To jest nowy Peugeot 3008, jest napędzany tylko na dwa koła, jedna srebrna pociągnięta linia, drzwi zasłaniają cały próg, siaty wrzucone, mocno przetłoczone. To jest nowy Peugeot 3008, okraszony elektroniką, bardzo współczesny samochód. Ma bardzo wyraziste i potężne spojrzenie. Te haki już znamy, grill jest całkiem nowy. Tutaj radar i kamera, czyli już zwiastuje to, że elektroniki w tym samochodzie będzie bardzo dużo. 3008 jest napędzany tylko na dwa koła, ale prześwit wynosi tutaj 22 cm i offroadowe znamiona, czyli czarne nadkola. Prosty zabieg, który wieńczy linię tego samochodu. Jedna srebrna pociągnięta linia po całej długości. To jest rzeczywiście niesamowite, jak te samochody dzisiaj się zmieniają i jak te kolory czerń i srebro są w stanie ze sobą korespondować w takim samochodzie. No cóż, ja niestety nie mam zgrabnej kostki w cienkiej pończosze, ale gdyby taka się nadarzyła, zupełnie spokojnie może wysiadać z nowego Peugeota, bo drzwi zasłaniają cały próg. Nikt nie ubrudzi sobie tutaj spodni na wysokości łydki, jak to w innych samochodach niestety bywa. Tylne lampy to jest znak rozpoznawczy Peugeota 3008, mocno przetłoczone, agresywnie narysowane, od razu na jezdni widać, co to jest za samochód i z kim mamy do czynienia. Jakby tego było mało, bez względu na kolor nadwozia są one połączone ze sobą takim panelem o fortepianowej czerni. Zdalne otwieranie bagażnika dla przysłowiowego człowieka z marketowymi siatami już było, ale tutaj idziemy o krok dalej. Siaty wrzucone, człowiek gotowy do jazdy, jeden ruch nogą i wyjazd. Mam wersję z automatyczną skrzynią biegów, więc noga na hamulcu, zdalne odpalanie, wciskam guzik, no i zaczyna się to piękne kino tutaj.